Cześć, witajcie. Dawno nie było. No to trzeba nadgonić. Także moje kolekcje, czyli co tam sobie nazbierałem. Ostatnio, co było ostatnio? Chyba filmy DVD, prawda? Już sam nawet nie pamiętam. No trochę temu to było. Także dzisiaj przejdziemy do książek. Owszem, kolekcjonuję też książki. Można tak powiedzieć. Moja kolekcja nie jest jakaś taka pasjonująca. I ogólnie rzecz biorąc książki, mam na myśli też wszelkiego rodzaju atlasy. Ponieważ lubię owszem poczytać sobie książki. Lubię. Ale nie mam, nie zbieram, może można powiedzieć, nie zbieram takich stricte książek czytanych. Bardziej, owszem, mam takie też, ale bardziej skupiam się na atlasach. Bardzo lubię różnego rodzaju atlasy. Wyniosłem to z dzieciństwa, bardzo lubiłem oglądać takie różnego rodzaju atlasy. No i tak mi to pozostało do dzisiaj. Kupuję sobie, no czasami, właściwie teraz już trudno znaleźć jakieś takie fajne atlasy. Kiedyś, jeszcze tam, nie wiem, powiedzmy z 10-15 lat temu były w księgarniach takie co fajniejsze atlasy, na przykład, no na przykład właśnie smoki, piraci, coś w tym stylu, takie fajne atlasy, które miały trochę informacji, znaczy trochę, nawet sporo informacji miały, ale było też dużo okraszonych różnego rodzaju jakieś tam zdjęć, ilustracji, rysunków, tak dalej, tak dalej. Bardzo lubię takie atlasy, głównie w tematyce pirackiej, ponieważ jestem wielkim fanem ery piratów i tematyce fantastycznej, czyli różnego rodzaju jakieś zwierzęta fantastyczne i tak dalej, i tak dalej. Właśnie na takiej zasadzie te atlasy polegają, że mamy na przykład jakiś obrazek jakiegoś tam jednorożca, powiedzmy, obok jest opis, tam jeszcze jakieś są, a najlepiej właśnie jeszcze jak lubię, jak są jakieś takie dopiski, czyli mamy tutaj zdjęcie, powiedzmy, smoka na jednej kartce, obok mamy opis, jeszcze na przykład do tego są jakieś strzałki, czyli na przykład, że smok zionie tam ogień, takie pierdolety, bardzo, bardzo lubię takie atlasy, W kolekcji swojej mam, tak jak mówię, atlasy fantastyczne, atlasy dotyczące piratów, ale także sporo, może nie atlasów, ale bestiariuszy z Warhammera. Z Warhammera i Chronopi. Też bardzo lubię czytać sobie te bestiariusze, bo też są sporo obrazków, jakieś opisy jednostek, tego typu właśnie takie rzeczy bardzo lubię, No i cóż, no i zaraz przedstawię wam, jak wyglądają takie atlasy w mojej kolekcji. Mam też parę książek, to też pokażę, tylko że u mnie to wygląda tak, iż nie mam wszystkiego w jednym miejscu, czyli będzie trochę cięć, bo ja sobie to przygotuję za chwilkę. Zaraz pokażę wam wystawkę, tam gdzie mam główne te takie atlasy, jakieś takie co ważniejsze książki, a pozostałe książki po prostu mam poupychane, to gdzieś tu, jedne tutaj i tak właśnie to teraz wam pokażę. No i cóż, dobra, krótki wstęp dzisiaj, nie rozgadałem się aż tak bardzo, no to przechodzimy do prezentacji w takim razie. Okej, mniej więcej tak to właśnie wygląda. Tutaj znajdują się poradniki, książki takie bardziej lepsze, którymi można się pochwalić. Znajduje się to nad klatkami Lego, które już prezentowałem. No i dobra, no to przejdźmy, jak to będzie wyglądać. Pokażmy. Na początku są trzy poradniki pirackie o piratach, czy poradniki atlasy takie właściwie o piratach. Mniej więcej tak to wygląda. Piraci. A jakieś takie nie będę pokazywał co tego, o schwytani i osadzeni. O, tutaj jakieś takie właśnie wzmianki o broni, jakaś tutaj, jakieś mapy. Tu jakiś list zamknięty.
Takie o prawa czarnego Barta na przykład. Tak to wygląda. Właśnie takie atlasy bardzo cenię. Lubię takie atlasy. Kolejny to jest Piraci Galeria Łotrów. I to były kilku jakichś takich opisanych. Czarny Bart, Sam Belani, Czarnobrody, Charlotte de Berry, Henry Avery i tak dalej. O, właśnie to jakieś takie przekroje na przykład łodzi pirackiej. Tak to wygląda. Następnie mam kolejny jakiś taki atlas piracki. Jakiś taki właśnie opisy jakiś. Davy Jones, Kraken, konstelacje, dublony, rapiery, broń i tak dalej, niewolnictwo. Tak to wygląda. Następnie mam bardzo fajny podręcznik Łowcy Demonów Abelarda Van Helsinga. Naprawdę ładne szkice tu są, ile ktoś lubi takie potwory. Tu mamy zombie, gule, wilkołaki, ale naprawdę te szkice są bardzo ładne tutaj. Wampiry, no ten wampir świetny jest. Tak samo ten tutaj ukazany. Wampiry, piekielne sfory, smoki, pomniejsze demony, inkuby, sukuby. O i właśnie to o czym mówiłem, czyli mamy tutaj demona, jakieś takie dopiski, czyli skrzydła, brzuch i tak dalej, kopyta. Bardzo fajny jest ten podręcznik, kiedyś go kupiłem. Naprawdę jestem mega zadowolony z niego. Następnie mamy cztery podradniki z cyklu Co i Jak. Czyli to są Wiedźmy i Czarownicy. Ponownie Piraci. Mumie. No i z powrotem Magia, Wiedźmy i Czarnoksiężnicy. Następnie mamy Encyklopedię Fantazy. Mogę pokazać, jak to wygląda. W twardej oprawie te poradniki są. Tak, Encyklopedia Fantazy, Syreny, jakieś takie pierdolety powypisywane. Właśnie stwory, tajemnicze zwierzęta. I więc to wszystko jest, można powiedzieć, jedno na jedno i to samo. Jedno na jedno kopyto. Następnie mamy stwory baśniowe małe i duże. Następnie mamy Arthur Spiderwick, przewodnik terenowy, bardzo fajny podręcznik, bardzo fajny. Nie czytałem, wiem, że są książki jakieś odnośnie te kroniki tego Spiderwick, a nie czytałem nic, ale ten podręcznik naprawdę jest fajny. Dopiski różnego rodzaju, jakieś ogry, gobliny, nimfy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny ten podręcznik, ja tu nawet mamy z tyłu pokazane właśnie, że są jakieś książki z tej serii. Chyba film nawet był, ale nic nie czytałem. Następnie mamy Baśniobór, tak, tego też nie czytałem, znaczy jako serii Baśniobór. Nie mam pojęcia, co to są za książki. Znaczy to jakieś pewnie takie młodzieżowe fantastyka młodzieżowa, ale lubię takie właśnie, tak jak mówię, atlasy. Tak to wygląda. Także ogólnie tego całego światu baśnioboru nie znam, nie mam pojęcia. Następnie mamy trzy bardzo fajne książki autorstwa Witolda Vargasa i Pawła Zycha. I to mamy Bestiariusz Słowiański, mogę się pochwalić, mam sens z autografem. No i to jest właśnie to, o czym mówię. Z jednej strony zdjęcie, z drugiej strony właśnie rysunek, albo tak na przykład jak tutaj na dwie strony i opisy. Bardzo ładne arty. Następnie jest część druga tego Bestiariusza Słowiańskiego. Ponownie, nawet ładny obrazek mi narysowano z życzeniami przyjemnej lektury. I takie jakieś gnoma. Bardzo fajny podręcznik, naprawdę dobra robota. I kolejny to Duchy polskich miast i zamków. Fajna mapka. I tutaj też straszne lektury.
Geograf. I ponownie, tym razem o duchach wszystko opisane, podzielone na województwa. Następnie mam dość stare książki. Są to baśnie fińskie, Ptaki czarownicy. No, powiem wam szczerze, makabryczna książka. Są tutaj takie rzeczy powypisywane, jakieś odciętych głowach, o powieszeniu się, o wyłupaniu sobie oka. No, te fińskie baśnie to rzeczywiście, a to rzeczywiście starość jest taka, kiedyś kupiłem na jakimś chyba targu staroci. Następnie mam z tego samego, mniej więcej, no można powiedzieć wydania, tylko no tu niestety jest troszkę książka uszkodzona. Młynek na dnie morza, to są baśnie duńskie tym razem. Całkiem ciekawe, tu już nawet papier pożółkł. Ojej. Jeszcze mi upadło. Następnie mam Karkonoskie tajemnice, czyli o duchu gór. I to ponownie jest też opowieść o duchu gór. O Liczy Rzepie, Karkonoszu. Czy jak tam woli, kto rzepiurze. Następnie mam bardzo fajna książka Opowieści tajemnicze szalone Edgara Allana Poe. Świetnie się to czyta, ponieważ są tutaj mnóstwo obrazków i wpleciony w to tekst. No i to są po prostu opowieści Edgara Allana Poe. Tak o, zilustrowane. Mamy tutaj Czarny kot, Maskarz czerwonej śmierci, Żaboskoczek i Upadek do muszeru. No teraz będą książki. Jedną z takich książek jest Sonato, polski horror dziejący się w Zakopanem, ale naprawdę dobry. Następnie mamy Morza Przyteczne, fenomenalna książka Marcina Mortki, też z autografem, opowiadająca o, ale to jest po prostu książka, żadnych artów nie ma, opowiadająca o Morzach Przytecznych, tytułowych Morzach Przytecznych, gdzie grupa takich piratów, trochę mógłbym ich określić jako takich właśnie z latającego Holendra, ponieważ nie są to zwykli ludzie, są to ludzie właśnie tacy zmutowani, ale bardzo fajne. I kolejna część, Wyspy Plugawe, ponownie z autografem, druga część tego, ten sam poziom co pierwsza, czekam na trzecią. Następnie mam dwie książki J.K. Rowling, są to fantastyczne zwierzęta, jakie znaleźć. Ponownie to jest Atlas. Tylko że taki czarno-biały, ale jest trochę artów. Na przykład tutaj mamy gryfa. No i są opisane z fajną klasyfikacją. Akromantula na przykład, czyli Aragog. I druga książka to są baśnie Barda Bidla. Baśnie Barda Bidla. No i po prostu książka bez artów, bez zawierająca. A nie, mamy jakieś tam małe arty. A nie, rzeczywiście są. Jeszcze tego nie czytałem. Kupiłem, ale jeszcze tego nie czytałem. Kolejnie, no to nie jest książka, to jest płyta The Spirit of Sacrifice od Sopora Asternus, ale z racji tego, już jest to potężne wydanie, nie mam gdzie tego postawić. Tutaj mam kodeksy. Kodeksy Warhammera, Królestwa Ogrów, Orki, Gobliny, Skaweni, Wampiry, z czterdziestki Orkowie i Szarzy Rycerze, Krasnoludy, Zwierzoludzie, Chronopia i Podręczniki do Warzona, czyli Doom Troopera. Tak to wygląda. Lubię bardzo te poradniki, nie poradniki, tylko matko jedna, kodeksy czytać, mnóstwo artów, mogę jakiś tam poszczególny jeden pokazać. Mam krasnoludy, jak to wygląda, z tyłu są po prostu figurki, wcześniej są opisy, różnego rodzaju runy, działo, opisy jednostek, mapy, opisy chronologii krasnoludów. Tak to właśnie wygląda, czyli z Atlasów to wygląda tak. Może nie jest jakaś to imponująca kolekcja, bardziej taka troszkę można skromna powiedzieć, ale bardzo je lubię, w szczególności
właśnie moje ukochane kodeksy. No i dobra, teraz przejdziemy do pozostałych książek, tylko muszę sobie je tutaj przygotować. Ok, przygotowałem sobie taki stosik książek, które chcę Wam pokazać. Na początek będą to książki, które kupowałem gdzieś, to są stare, z lat 90. książki, które gdzieś tam kupowałem na jakichś targach. Na przykład tutaj mamy Karnozaur, to z cyklu takich, sorry, z cyklu takich horrorów. Książka niestety się rozpada, ale kupiona jakąś tam złotówkę. Następnie mamy Trzęsawisko, Powrót Krabów, Gwen Smith, lata 80., 90. to bardzo znany pisarz horrorów, Bestia Apokalipsy. Zresztą mam jedną książkę z cyklu Koszmar z ulicy Wiązów. Jest to Mistrz Snów, czwarta część. Cienka książka. Następnie mam parę książek z Archiwum X. Owszem, kiedyś też, może w ogóle ktoś pierwszy raz to widzi, ale kiedyś były takie książki na podstawie, jak tu pisze, na podstawie serialu telewizyjnego. Książka jest również bardzo cienka, o tu nawet jest cena, złotówka gdzieś na jakimś tym kupiona. Jest bardzo cienka książka, szybko się to czyta. No i tutaj mam dowód rzeczowy, trofeum, strach, pierwszy numer, piętno śmierci. No i tu już jest z jakiegoś innego wydania, zły znak. Taka też wyszła książka. Dobra, czyli tutaj mamy trochę horrorów, można powiedzieć. Następnie mam też taki książkowy atlas horrendalne horrory. Kiedyś była taka popularna seria Złota Dziesiątka. I to były różne cykle, tu nie będzie pisał. Były różne cykle tej Złotej Dziesiątki, czyli były jakieś Złota Dziesiątka średniowiecza i tak dalej, i tak dalej. No i tu właśnie horrendalne horrory. To jest fajne takie opisane o horrorach różnego rodzaju. Trochę na śmieszno, tam był właśnie Dr. Jekyll, Studnia i Wahadło, Zombie są wśród nas, z dopiskami takimi śmiesznymi. Naprawdę fajna książka, ale to trzeba lubić coś takiego. Następnie mam Zew Cthulhu, no bo jak żeby inaczej. Zew Cthulhu, po prostu książka. O, gdzieś tutaj kartka jest zaznaczona, gdzie jeszcze czytałem, a nie, jestem jakieś arty. Zew Cthulhu, a książka jak książka. Dobra, ale książka jak książka. Następnie mam Necronomicon, czyli Księga Umarłego Prawa, ale to jest, nie polecam tego nikomu, to jest badziew. Niby Necronomicon, kupiłem to gdzieś chyba za jakieś 5 zł. Ale takie pierdoły tu są powypisywane, że to jest po prostu głowa mała. Jakieś mamy tutaj mnóstwo jakichś znaków, jakiś kurde. Niby to no, wprowadza taki. Warto to przeczytać przed książką, ponieważ wprowadzi na pewno jakiś taki. Jak to się mówi? Słowa mi zabrakło. No zabrakło mi słowa, wprowadzi, wiecie, o co chodzi. Ja na pewno też to warto przeczytać, jeżeli ktoś chce prowadzić sesję RPG ze Cthulhu, bo znajdzie tutaj, natchnie go to do pisania sesji. No i dobra, a teraz przechodzimy do czegoś takiego ciekawego, no nie, może mniej ciekawego, ale ja to lubię. Dobra. W latach po, no tak jak samo tutaj pisze, dla panów Harry'ego Pottera, czyli po sukcesie Harry'ego Pottera, ktoś tam, John Bellaris, napisał książkę z cyklu Louis Barnaby. No teraz nakręcono film na podstawie tej pierwszej części, czyli Zegar Czarnoksiężnika, no a kiedyś była książka. No i tu mam na przykład Louis Barnaby, Lis, Pierścień, Czarodziejka, Potwór Dzikiego Strumienia, Pogromca, Czarownic i Ciach. Zegar Czarnoksiężnika, czyli właśnie na podstawie tej książki napisano, nakręcono teraz film. Takie wyszły takie książki, jest tam parę artów w tej książce, jakichś takich, no tutaj na przykład mieliśmy, takich ryci można bardziej powiedzieć. Taki młodzieżowy horror, a po sukcesie Louisa Barnevelta
John Belaris napisał John'ego Dixona. Nie, Zaklęcie Czaszki Czarnoksiężnika. Mam pierwszy numer, pierwszą książkę, potem wyszło jeszcze Mumia i Testament Milionera i Klątwa Błękitnego Bożka i na tym się skończyło. Johnny Dixon jakoś nie przypadł do gustu. Natomiast tutaj mam prawie pełną kolekcję książek o nazwie Szkoła przy cmentarzu. Jest to podobnie jak John Bell, jak Louis Barnavelt, młodzieżowy horror. Można powiedzieć, że ja się na tym wychowałem, bo książki są z 94 roku. Jak chodziłem do podstawówki, to często wypożyczałem sobie w bibliotekach te książki. Opowiada to o szkole, tak jak sam tytuł mówi, Szkoła przy cmentarzu. Opowiada to o szkole, która znajduje się w sąsiedztwie cmentarza. I przez to dzieją się w tej szkole różnego rodzaju niewytłumaczalne rzeczy. A to są jakieś potwory, a to duchy są, a to jakieś takie, o, na przykład tutaj mamy autobus widmo, tutaj mamy horror w stołówce. Ja mam prawie pełną kolekcję tych książek, nie pamiętam ile ich wyszło, 20 parę tych książek. Do pełni szczęścia brakuje mi chyba, nie wiem, 4 książek? Chyba tak, 4 książek. Uwielbiam te książki, czytałem je po kilka razy te same, po kilka razy dany tytuł. Są lepsze i są gorsze. Na przykład Horror Stołówce jest taki średniawy, ale Autobus Widmo jest na przykład bardzo dobry w moim mniemaniu. Książki mają wielką rzeszę fanów. I no, jeżeli ktoś lubi, wychował się w latach 90., pewnie miał styczność. I lubi takie horrorki, to pewnie miał styczność właśnie ze Szkołą przy cmentarzu. Czyli na przykład mam tak. Autobus Widmo. Koszmarna szkółka. No nie zdziwcie się tytułami, bo to są młodzieżowe. Opowiadające o szkole przy cmentarzu, więc samo za siebie mówię, to są młodzieżowe takie horrorki. Paszcze aligatora. Zachłanne pnącze. Przeklęty Mikołaj. Niesamowita pisanka. Zemsta dinozaurów. To była pierwsza książka, jaka wyszła z tego cyklu. Mały wilkołak. Jak polubić mumię. Sylwester z duchami. Nauczycielka, dręczycielka. Przerażająca drużyna. Horror w stołówce. Rowerzysta bez głowy. Nawiedzona łazienka. Baseball z dechlaków. Operacja upiór. Święty Mordołaj przybywa. I tu na chwilę się zatrzymamy. Święty Mordołaj przybywa. Od razu powiem, nie jest zbyt ciekawą książką. Przeczytałem i w porównaniu na przykład do takiej przerażającej drużyny, to licho wypada ta książka. Aczkolwiek, nie wiem dlaczego, ale Święty Mordołaj przybywa. Jest jedną z najdroższych, nie, inaczej, był jedną z najdroższych książek z tej serii. Sam uczestniczyłem w licytacji, która zakończyła się na 90 paru złotych za tą książkę. Zwykle ceny tych książek nie przekraczają 20 zł. Optymalna względem stanu. Ja na przykład mam w stanie nieskazitelnym większość książek. Na przykład, no ta ma tylko tutaj naklejkę w rogu, ale sama książka jest w stanie nieskazitelny. Tak samo jak na przykład Nauczycielka, Dręczycielka, Baseball z Dechlaków, Nawiedzona Łazienka, Rowerzysta bez głowy, tak dalej, tak dalej. Większość kupiłem od jakiegoś prywatnego kolekcjonera, który, nie wiem, być może kupował je w księgarni, miał w takim stanie, nie przechodziły one z ręki do ręki. I zwykle te książki to tak 20-25 zł to jest z góra. Na Allegro jest tego mnóstwo powystawiane, często ludzie chcą nawet po 4 dychy, czasem nawet i 5 za jakąś taką książkę, na przykład, nie wiem, widziałem na przykład Nauczycielkę, Dręczycielkę za ktoś sprzedał za 35 zł. No dobra, jak ktoś chce, to kupię, ale osobiście to te książki nie są warte więcej niż 25 zł za sztukę. Tu były ceny jakieś. A tutaj w ogóle była cena 7,50 za sztukę. A tak ogólnie, jak było w księgarniach, to nie wiem ile to kosztowało, bo tutaj nie ma nigdzie ceny, ale to na przykład tutaj ktoś nakleił cenę 7,50, czyli gdzieś w jakimś skupie była za 7,50 do kupienia. I Święty, a tutaj na przykład 8,50 jest cena, ale Święty Mordołaj przybywa był najdroższą książką i ceny
Sam uczestniczyłem w aukcji, która, mówię, skończyła się na około stówce, tam chyba, nie wiem, 80 albo 90 zł, jakoś tak. I widziałem inne aukcje, gdzie ta książka, to nie było z 20 lat temu, to było z ile? 4-5 lat temu widziałem, uczestniczyłem w aukcji, gdzie skończyło się to koło stówki. Ja pamiętam, dałem 70 zł i mi przelicytowali tam, gdzie skończyły się kostówy. Ale sam widziałem też inne aukcje, gdzie ta książki potrafiło, na przykład, no ta ma skawę, to widać tutaj jest zgięcie na okładce, ale gdzie widziałem, jak te książki schodziły po 60-70 zł na licytacjach i były bardzo rzadkie. Nie można było jej uświadczyć na Allegro. Nigdzie tej książki nie było. Jak się pojawiała, to osiągała takie ceny 50 do 100 na licytacji. Mi udało się tą książkę kupić jakieś, nie wiem, 2 lata temu chyba za 20 zł i ucieszyłem się, że co to tak tanio. Aktualnie dzisiaj na Allegro jest tych książek od cholery. No, od cholery, nie wiem, tam 5 sztuk jest, powiedzmy, na Allegro Świętego Świętego Mordołaja przybywa. I można ją kupić za 20, chyba nawet za 19 zł widziałem, czy tam za 15 zł widziałem. Także jeszcze 5 lat temu nikt tych książek nie sprzedawał. Dzisiaj to na Allegro macie 5 sztuk. Do wyboru, do koloru. W lepszym stanie, w gorszym stanie. Droższa, tańsza. Do wyboru, do koloru. Osobiście dałem za nią, mówię, 2 dychy. Przeczytałem i jakbym wtedy wylicytował za 70 zł, to czułbym się trochę źle. Następnie mamy Zemstę Ducha. Bardzo dobry tytuł. Bardzo dobry tytuł. Naprawdę świetny. Następnie mamy Wampir z Tunelu Krwi, również genialny tytuł. Śnieżny Potwór, świetny tytuł. Duch na deskorolce, wyśmienity tytuł. Obóz Strachem Podszyty i na samym końcu Jezioro Szlano. I tak wygląda moja kolekcja książek Szkoły przy Cmentarzu. Ale mówię, to trzeba lubić i trzeba wziąć pod uwagę, że to są książki... książki takie młodzieżowe horrorki, czyli jeżeli ktoś nie przepada za czymś takim właśnie, nie lubi Harry'ego Pottera, tutaj nie ma magii, to fakt, ale tylko tak nawiązuję, że jeżeli ktoś nie lubi Harry'ego Pottera, nie lubi takiej tematyki, gdzie głównymi postaciami są dzieci lub młodzież, to mu raczej nie przypadnie do gustu. Co fajnego, popatrzcie na autora, Tom B. Stone. Połączcie to, Tombstone, nagrobek. No, to robiło, już pamiętam, w latach 90. To mnie zaciekawiło. Tom B. Stone. Tombstone. A tak naprawdę nie żaden Tom. Tom Barnaba Stone napisał, czy jakiś tam inny Tom Billy Stone. Tylko to jest pseudonim, a tak naprawdę napisała to kobiecina. Wszystkie książki są jednej tej samej autorki, która po prostu podpisuje się jako Tom B. Stone, żeby dało to nagrobek i wpasowało się w tytuł. No cóż, tak wygląda moja kolekcja książek, atlasów, książek i cóż. Mam nadzieję, że się podobała. Aha, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że skoro po tylu latach dopiero teraz nakręcono Luisa Barnavelta jako Zegar Czarnoksiężnika film, dziwię się, że do dzisiaj jeszcze nikt nie nakręcił Szkoły przy Cmentarzu, bo to był szał na te książki. One były w każdej księgarni, w każdej prawie bibliotece były, młodzież to wypożyczała. W tamtych czasach to był szał na te książki i do dzisiaj dziwię się, że nikt nie zekranizował żadnego tytułu. Naprawdę dziwi mnie to. I to możecie powiedzieć, no bo to było lipa. No właśnie nie była lipa, nie. To było, te książki były naprawdę dobre. Te książki były naprawdę dobre i dziwi mnie to. No ale skoro po, nie wiem ilu to, 15 latach ktoś nakręcił Luisa Barnavelta, to może jeszcze poczekamy z 10 lat i ktoś się weźmie za Szkołę przy Cmentarzu. Liczyłbym na to, bo mam nadzieję, że kiedyś ktoś nakręci film na jakiejkolwiek, choćby na tej Zemście Dinozaurów. Na pewno pójdę do kina. Choćbym miał, kurde, 40 lat, pójdę do kina, bo można powiedzieć, wychowałem się na tych książkach i naprawdę cenię sobie te książki i
W dzieciństwie wypożyczałem, a ostatnio ile? Rok temu udało mi się praktycznie zdobyć większą część tych wszystkie te w nieskazitelnej stanie, jak na przykład właśnie horror w stołówce, który kupiłem od prywatnego kolekcjonera za niemałą sumkę, powiem szczerze, no to za niemałą sumkę, ale nie żałuję pieniędzy, nie żałuję pieniędzy, przeczytałem te książki i jestem z nich bardzo zadowolony, że je posiadam. Dzięki za oglądnięcie, mam nadzieję, że filmik się podobał i mam nadzieję, że nie wyszedł taki długi jak dwa poprzednie, czy trzy. I do zobaczenia w kolejnych moich kolekcjach. Trzymajcie się, hej!